Dziewczyny! Przyjdźcie tu na chwilę! Panie Stammers, w toalecie jest kamera. Co? Co ty wygadujesz? Kamera jest w damskiej toalecie. Jakiś zboczeniec ją tam umieścił. Dobra. Nie wyciągajmy pochopnych wniosków, dobrze? Możemy to wyjaśnić, nie robiąc afery. Tak? Zgadza się? Ale tu nie ma czego wyjaśniać. Naprawdę, nagrywała wszystko, gdy tam byłam. Muszę wszystkich ostrzec natychmiast. Zobaczcie same, kamera była... tutaj. Nic nie rozumiem. Widziałam ją, przysięgam. To miał być jakiś żart? Świetnie. Podczas gdy tysiące kobiet naprawdę cierpią z powodu molestowania, nasza Jenny robi żarty. Ale... jest ci teraz głupio? Ale była tu, przysięgam. Widziałam tu kamerę. Tak przynajmniej mi się wydawało. Co się tutaj dzieje? Witam, panie. Cześć. Mogę? O, Jenny. Mówiłem, żebyś nie robiła afery, prawda? Tak, ale... Tak, wystarczy. Do mojego biura. Teraz! Była tu. Jenny. I co ja mam teraz z tobą zrobić? Szefie, jestem pewna, że była tam kamera, przysięgam. Rzeczy tak po prostu nie znikają. Widzę, że masz dość bujną wyobraźnię. A może ktoś ją usunął? Wystarczy. Dość już powiedziałaś. Usiądź, proszę. Posłuchaj, Jenny. Chyba wiem, o co chodzi. Zbyt ciężko pracujesz, Jenny. Powinnaś odpocząć. Może po prostu idź do domu. Przeczytaj dobrą książkę, napij się kawy. Może wtedy przestaniesz tworzyć historię o kamerach w wentylacji. Ach, tak, ma pan rację. Chyba potrzebuję odpoczynku albo urlopu, albo... Ale zaraz, szefie, nie wspominałam nic o wentylacji. Tak, nie wspominałam, że kamera była w wentylacji. Mówiłam, że była w damskiej toalecie, prawda? Skąd pan wiedział o wentylacji? Ktoś musiał mi o tym powiedzieć. Chyba to była Sara. O mój... To był pan! To pan umieścił kamerę w damskiej toalecie. Co? A kiedy ja pobiegłam po dziewczyny, pan ją stamtąd zabrał. To niedorzeczne. Dzwonię na policję. Oni się tym zajmą. I wtedy... wszyscy zobaczą to nagranie. Zamknij drzwi i wróć do środka. To jakiś koszmar, to był pan! Koszmar? Sądzisz, że to nagranie jest koszmarne? Uważam, że to nagranie jest obrzydliwe. A ja wcale tak nie uważam. Myślę, że to dobry materiał. Spójrz na mnie. Jestem tu szefem. To moje biuro. Moja toaleta. A ty pracujesz dla mnie. Po prostu chciałem mieć na ciebie oko. Myśli pan, że może mnie szantażować? Mam to gdzieś. Może je pan pokazać wszystkim w firmie. Naprawdę? Naprawdę. Twojej rodzinie też? Tak. I znajomym w mediach społecznościowych? Bardzo proszę. A wiesz co? A może zamieszczę to na stronie dla dorosłych i niczego mi nie udowodnisz, bo zrobię to całkiem anonimowo. To rozstrzygnie policja, dobrze? Wiesz co? Po prostu ci je oddam. Jesteś bardzo odważną młodą kobietą. Ale czy weźmiesz odpowiedzialność za swoje koleżanki? To jest... Sara, prawda? A co, myślałaś, że mam tylko twoje nagrania? Sara niedługo wychodzi za mąż. Myślisz, że jej przyszły mąż ucieszy się, widząc to nagranie w sieci? A oto Marta. Wiem, że jest mężatką i ma syna. Jestem pewien, że jej znajomi wymyślą dla niej... sporo... ciekawych ksywek. Czyżby zrzedła ci mina? Nadal chcesz dzwonić na policję? No już, proszę, śmiało, wzywaj. Ale wtedy ja błyskawicznie wrzucę wszystkie te nagrania do sieci. Dobrze. Czego pan ode mnie chce? Kochani, mogę was prosić o uwagę?
Miał dziś miejsce nieprzyjemny incydent. Mówiłam, że widziałam ukrytą kamerę w damskiej toalecie. Ponieważ jestem okropnym człowiekiem i chciałam zwrócić na siebie uwagę. Mam dosyć ciężki miesiąc i chyba jestem trochę przemęczona, albo... Więc zmyśliłam tę historię, żeby się rozerwać i zakpić sobie z was. To chyba tyle. Więc przepraszam. Bardzo mi przykro. I od dziś Jenny już z nami nie pracuje. Ale nie taka była umowa. Co powiedziałaś? Umowa? Umowa, tak. Umowa? Co ty wygadujesz? Nie było żadnej umowy. Jak pan może? Przecież o tym rozmawiać. Ja mogę? Moja droga, jesteś kłamczuchą i naciągaczką. Ludzie tacy jak ty nie powinni pracować w firmach. Jak pan śmie? Jak ja śmiem? Tak. A, w porządku. W porządku. Widzę, do czego zmierzasz. Mhm. Czy jest może coś, co chciałabyś powiedzieć Sarze? A może Marcie? Chcę powiedzieć, że... Dziewczyny... Przepraszam. Pójdę już spakować rzeczy. Właściwa decyzja. No dobrze, kochani, wracajcie do pracy. Dziękuję, koniec przedstawienia. Dalej. Tak, wy też. Dzięki. Co ty tutaj robisz? Miałaś spakować swoje rzeczy i wyjść. Tak, pakuję. Ale chciałam jeszcze z panem porozmawiać. Niby o czym? Może zmieni pan jeszcze decyzję o moim zwolnieniu? O, a co dostanę w zamian? Może obietnicę, że będę bardzo posłuszną dziewczynką, hmm? I już nie będziesz się na mnie złościć o to, że zamontowałem kamery w toalecie? Nie. Wspaniale. Może ją pan znów zamontować. Właściwie to lubię być nagrywana. Mów dalej. Kręci mnie to, że obserwował pan mnie i dziewczyny i nikomu nie pisnę słówka. Czyli to będzie nasz mały sekret, tak? Nie taki mały, bo przecież wszyscy w firmie już o tym wiedzą. O czym? Moment, co to ma znaczyć? Zaraz, chwilę, co tu się dzieje? Ona mnie uwiodła. Wszystko słyszeliście. Słyszeliśmy. I o kamerze w damskiej toalecie także. Kamera? Jaka kamera? O czym wy mówicie? Gdzie mój telefon? Co jest? Rzeczy tak po prostu nie znikają, prawda? Ma pan bardzo bujną wyobraźnię. Będziesz miała problemy, wiesz o tym. Musi pan najpierw załatwić to ze mną. A właściwie z nami wszystkimi. Tak, może tacy jak pan nękają bezbronne kobiety, gdy są same. Ale wszystkie razem damy panu radę. Dziewczyny, przestańcie, to zupełnie jakieś nieporozumienie. To na pewno jest nieporozumienie. Zaraz wszystko wam wyjaśnię. Oczywiście, wyjaśni pan wszystko policjantom. A czekając na nich, może... Pogada pan z nimi? To mój chłopak. Zaraz. A to mój mąż. Panowie, zaszło drobne nieporozumienie. Posłuchajcie. Obaj są bardzo ciekawi, skąd te nagrania wzięły się na telefonie. To był tylko żart, jasne? Ja tylko... To był żart! Wysłuchajcie mnie!
Dziewczyny, dziękuję za zaufanie i za wasze wsparcie. Dobrze, że nam o wszystkim powiedziałaś. O takich draniach jak on trzeba mówić głośno. Jasne. Tak, i wygląda na to, że niedługo zwolni się stanowisko szefa. I znam doskonałą kandydatkę, którą poprzemy.